Euro 2012, największa impreza sportowa w Polsce, zbliża się dużymi krokami. Powstają nowe budynki, drogi, a nawet billboardy reklamujące imprezę wiszą już w odpowiednich miejscach. W ostatnich dniach gorącym tematem stała się kwestia strefy kibica. Wczoraj, 14 marca, odbyło się kolejne, bo już ósme spotkanie Rady Osiedla Stare Miasto, mieszkańców i miejskich urzędników w tej sprawie. Tym razem najważniejszym tematem spotkania była organizacja ruchu w centrum Poznania. Operator strefy poinformował mieszkańców, że do budynków zlokalizowanych przy ulicy Nowowiejskiego, północnej ścianie Placu Wolności i części Alei Marcinkowskiego będzie można dojechać tylko przez 5 godzin w ciągu dnia, od 6 rano do 11. Strefa kibica będzie funkcjonować w dni powszednie, od 15 do północy. W dniach, w których będą odbywać się mecze, z kolei od godziny 13 do 2 w nocy. Na czas funkcjonowania strefy zamknięte zostaną niektóre ulice przy Placu Wolności, takie jak 23 lutego, Święty Marcin, 3 maja i Ślusarska. Będzie można na nie dojechać jedynie przed południem. Strefa kibica ma działać od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku. Ciąg dalszy rozmów na ten temat nastąpi 11 kwietnia. Mieszkańcy centrum nie do końca są zadowoleni z tego przedsięwzięcia. Pocieszeniem dla nich może być jedynie fakt, że w związku ze strefą kibica miasto zobligowało się przeprowadzić na Starym Mieście liczne naprawy, a łączna wartość inwestycji ma wynieść ponad 5 milionów złotych. Suma to nie mała, oba efekty równie pozytywnie nas zaskoczyły.